produkcie suplementarnym, jakim jest Jumpstart. Oprócz tego powiemy, o co chodzi w nadchodzącym mastersecie, który nazywa się Double Masters. Następnie z naszym gościem będziemy rozmawiać o jego ogólnopolskiej inicjatywie o nazwie Nostalgia Cube, a na końcu przejdziemy do bardzo fajnego formatu, jakim jest Vintage Cube. Witajcie, ze mną jest Radek Iszan Kaczmarczyk, Michał Pajek, ja nazywam się Paweł Bujanowicz, a to jest Guildmage Podcast o Limited. Cześć. Cześć. Na początek może właśnie to, co w tym momencie wyświetla się na ekranie, czyli Jumpstart, ten produkt suplementarny, o którym mówiłem. Radku, ty mi dzisiaj napisałeś, że grałeś trochę tego dodatku na arenie. Może powiedz, o co w tym wszystkim chodzi? Czym jest Jumpstart? Jumpstart jest bardzo specyficznym produktem magicowym, który nastawiony jest, w mojej ocenie przynajmniej, bardzo mocno na wciągnięcie nowych graczy do grania limited, takiego bardzo nietypowego, takiego, jakiego nie mieliśmy jeszcze do tej pory. Polega to na tym, że boostery nie są jak do tej pory zrandomizowane, jeżeli chodzi o karty, które możesz w nich trafić. Wręcz przeciwnie, są zbudowane bardzo tematycznie, więc możesz dostać booster goblinów, albo psów, albo unicornów, albo kreatur z lataniem, albo reanimacji, albo jeszcze kilkunastu innych rzeczy. I gra się w ten sposób, że otwierasz dwa boostery, z tych dwóch boosterów masz od razu gotową talię, czyli masz wymieszane dwa jak gdyby temy w deku, czyli tem na przykład goblinów i tem psów, albo dwa razy goblinów, jeżeli trafisz dwa razy gobliny. No i w tym momencie grasz takiego jakby silda, który jest pozbawiony elementów deckbuildingu, przeciwko przeciwnikowi, który też wylosował dwa boostery. Jest to fajne dla początkujących graczy, dlatego że jakby nie znają zasad deckbuildingu, sposobów, w jaki ten deckbuilding można zrobić lepiej, oni po prostu dostają dwa gotowe produkty, które tworzą deck i mogą spokojnie tym grać, a niesie to ze sobą dosyć sporo takiego typowego fanu dla sildeka, czyli po prostu granie takimi kartami, które nie są super high power, i szukanie w ten sposób przewagi. Także jest to format beginner friendly, co jest całkiem fajne. No i typowo fanowski. I jak gdyby przez to, że masz tematyczne boostery, jest dosyć sporo też klimatu w tym secie. Na arenie odbywa się troszkę to chyba w inny sposób niż w rzeczywistości się odbywa. To znaczy te dwa boostery nie są całkowicie losowe, lecz dwa razy możesz wybierać jeden z trzech zaproponowanych ci przez arenę. Co jest o tyle fajne, że na przykład nie pomiesza ci boostera od reanimacji z boosterem super agro. Jak wiadomo, takie połączenie nie ma prawa działać. Tylko możesz sobie wygrać, nie wiem, dwa w miarę agresywne albo odwrotnie, dwa w miarę kontrolne. Także to chyba tyle w temacie. Grałem, troszkę się pobawiłem, jest okej. Właśnie. Jeśli można wtrącić, ta wersja arenowa wydaje się właśnie być przez to fajniejsza, że można sobie te teamy dobrać. Poza tym to ta nazwa deku potem wychodzi ciekawa, bo łączy dwa człony tych paczek. I najzabawniejsze, jaki mi wyszedł, to był Tree-Hugging Doctor, czyli połączenie trifolków z healerem. Tree-Hugging Doctor po prostu i był oczywiście tak late game'owy i tak grindy deckiem, ale taka wersja losowa trochę wydaje się być nudna, no nie wiem, no właśnie dla początkujących, tak jak Radek powiedział. Ja bym chciał powiedzieć, że niestety nie mamy możliwości grać tego dodatku jeszcze na żywo, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa dostawy i łańcuchy dostaw przeżywają teraz jakieś tam trudności, wszystko jest opóźnione i dostarczenie produktu do sklepów w Europie, produktu, który prawdopodobnie drukowany jest w Stanach, chociaż nie mam pewności, bo to jest ten produkt suplementarny i on rządzi się trochę innymi prawami niż zwykłe dodatki. No więc dostarczenie tego ze Stanów prawdopodobnie trwa dłużej niż normalnie i niestety
tak jak planowano tę premierę na arenie jednocześnie z premierą papierowych boosterów, no to niestety jest to obsuwa i nie możemy tego grać, a szkoda, szkoda, bo myślę, że nawet tacy hardkorowcy jak ja i Radek z chęcią byśmy sobie pograli ze znajomymi przy piwku coś takiego, po prostu dla rozrywki, myślę, że nie zaszkodzi kupić parę boosterków i po prostu się pobawić w coś innego. I faktycznie to jest takie, ja bym to nazwał takim miękkim limited, bo tutaj nie ma, nie ma żadnego deck buildingu, nie ma draftowania kart pomiędzy graczami, ale jest ta taka niepewność, czy będziesz grał swój mecz, ponieważ otwierasz karty i nimi grasz. To jest troszeczkę tak jak w Packwarsie, a trochę, a nawet bardzo przypomina mi to inną karciankę o nazwie Keyforge, gdzie również otwieramy całe talie, one są gotowe i nie wiemy na początku, co jest w środku. W tą karciankę był zamieszany, zdaje się, Garfield, Richard Garfield, jeżeli się nie mylę. To tyle chyba o Jumpstarcie. Możecie w tym momencie odpalić arenę i zagrać taki event, który kosztuie 2000 złota lub 400 gemów, jeżeli się nie mylę, w którym można, oczywiście dostajecie karty na własność do swojej kolekcji, a oprócz tego, jeżeli wygracie dwie gierki, to dostajecie jakieś ekstra karty do historyka, zdaje się, no i możecie grać. Nie jest tak, że to są karty z tego dodatku? Chyba bardzo, z tego dodatku. Bardzo możliwe, wiesz co, ja na razie zagrałem 3 mecze i nie wygrałem ani jednego, więc nie wiem. No plus jest taki, że można grać w nieskończoność i nawet jeżeli nam nie idzie, bo na przykład otworzyliśmy jakieś dziwne połączenie, to możemy grać dłużej. I jest jeszcze drugi produkt, o którym jest teraz głośno, ponieważ codziennie pojawiają się spoilery, i to jest Double Masters. Radku, i co tam w tym Double Masters jest takiego nietypowego? No, jak gdyby nietypowe jest wszystko, bo wszystko jest razy dwa. Rera jest razy dwa, folia jest razy dwa. Cena. Cena jest razy dwa. No niestety coś za coś, nie? Ale generalnie to, co nas interesuje w naszym podcaście, to to, że Double Masters wnosi zupełnie inny sposób pikowania, który będzie w mojej ocenie bardzo mocno rzutował też na to, w jaki sposób będzie się grało limited tego dodatku. Chodzi o to, że jako pierwszy pik każdej otwartej paczki możesz wziąć dwie karty. No to oczywiście jest podyktowane jakimiś takimi względami prawdopodobnie finansowymi, czyli że jak otwierzysz dwie super drogie rery, no to żebyś po prostu mógł je wziąć. Natomiast to też niesie ze sobą implikacje związane z deck buildingiem, bo niejako dużo mocniej ten pierwszy pik możecie osadzić w danym archetypie i też widzę tutaj różne strategie, czyli na przykład branie dwóch silnych kart do jednego archetypu, albo branie dwóch kart z kompletnie innych archetypów, co pozostawiacie open. No jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwiąże. Co będzie lepsze, nie jestem jeszcze w stanie zdefiniować. Dokładnie, to daje możliwość rozpoczęcia drafta tak naprawdę na kilka sposobów, tak jak mówiłeś. Tylko ja się martwię o jedną rzecz, że oni tego nie zaimplementują na mecziku online. Dlaczego nie? Myślę, że to jest trudne programistycznie? Może być. Przy poziomie skomplikowania, jaki ma Magic Online w tym momencie, to może być zbyt kosztowne dla nich, tak? Ale no, nie wiem. Bo ty napisałeś mi właśnie dzisiaj, że to jest zalecana forma draftowania. Tak. Więc to zapaliło u mnie taką żaróweczkę, że kurde, może na Magic Online nie będzie tego. Wtedy byłbym smutny. Gdybym, myślę, że będą starali się to zrobić, jeżeli zalecają to w papierze i piszą o tym w cudzysłowie głośno i wyraźnie. No miejmy nadzieję, bo ja powiedziałem, że cena jest dwukrotna, ale tak naprawdę ta cena na meczyku online jest taka jak paczek z Modern Horizons, czyli $7, 6,99 za paczkę lub 7,99, coś takiego. No i z tego, co pamiętam, to eventy w Modern Horizons, jeden draft kosztował 25 ticksów.
Czyli tu będzie no, to by było akceptowalne całkowicie. Tak. No, bo... Magic Online rządzi się inną ekonomią, więc tam jakby nie trzeba robić super drogich paczek, bo ceny kart i tak szybko spadną. I dodatek Double Masters ukaże się w sklepach 7-8 sierpnia. Był w ogóle zaplanowany pre-release, ale to jest taka ciekawa sytuacja, że no mamy teraz tą pandemię i eventy sankcjonowane się nie odbywają, więc tak naprawdę pokazano promkę pre-release'ową, która była zaplanowana na te wydarzenia, ale wydarzenia nie zostały zapowiedziane. Więc jeżeli już coś miałoby się odbywać, to tak bardzo nieoficjalnie, niestety. No i jeszcze nie znamy wszystkich kart, ale jesteśmy, zdaje się, że w połowie sezonu spoilerowego, chyba że jutro zostanie pokazane już wszystko. Tutaj nie mam pewności. No i mi się wydaje, że od niedawna dopiero karty są pokazywane i na razie jest tak, powiedziałbym, max 1/3. No tak, bo za 2 tygodnie jest już release. Mhm. Więc albo mamy, albo jutro będzie duży rzut kart, albo jeszcze tydzień i tydzień przerwy. Mi się wydaje, że to drugie rozwiązanie, bo na razie nie ma prawie dostępnych commonów i uncommonów. Tak, tak, tak. No i w tym momencie pokazują karty, które po prostu mają sprzedać ten set. Tak. No. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o nowe produkty, które będą oferowały możliwość grania limited, co jest oczywiście dobre, bo mamy taki trochę sezon ogórkowy. Corset 2021 dosyć szybko, przynajmniej w moim odczuciu, wyczerpał limit swojego fanu. Jednak więcej gram tego Vintage Cube'a teraz, o którym też później powiemy. Oddaję głos Michałowi, który przygotował dla nas kilka materiałów o inicjatywie, jaką prowadzi. I to jest unikalna inicjatywa, myślę, że na skalę na pewno ogólnopolską, ale też w całym community magicowym rzadko się zdarzają tacy zajawkowicze, którzy mocno krzewią temat grania cubów. Michale, oddaję głos i możesz wyszerować również swoje materiały graficzne. A, dobra, dzięki. No, czego można by tu było zacząć? Może nawiążę do tej premiery Double Masters, która niedługo będzie, bo jest to świetna okazja dla osób, które chciałyby się zacząć bawić w cuba, ale nie są totalnie początkujący, czyli jakby ogarniają dobrze zasady, lubią robić wybajerzone deki, ale też nie mają, powiedzmy, głowy do tego, żeby sobie złożyć własnego cuba, chcieliby troszeczkę gotowego. To bardzo dobrą metodą jest, przerobiłem to na poprzednich Mastersach, wzięcie każdego commona i uncommona, to jest wersja budżetowa, w jednej sztuce z danych Mastersów, powinno wyjść z tego 181 kart, przynajmniej tak było przez ostatnich kilka Mastersów, i to nam daje opcję na drafta 4-osobowego albo drafta 2-osobowego, jeżeli gramy metodą pancake. I naprawdę karty z Mastersów, jak zresztą doskonale wiecie, bo pewnie ograliście kilka z nich, no są mega świetnie dobrane pod kątem limited. Tam jest mało takich paździerzowych kart, jakichś Vanilla Creatures, które się po prostu puszcza w ostatnim piku, tylko większość kart pełni jakąś funkcję, przez co te drafty nawet z commonów i uncommonów z Mastersów są mega ciekawe. Więc jeżeli ktoś jakby zaciekawi się tematem cuba i by chciał spróbować i sobie takiego cuba zrobić prostego, no to polecam właśnie zebrać sobie playset commonów i uncommonów z Masters nowego i próbować tym podraftować na 4 osoby. To już jest taka bardzo prosta wersja do ogarnięcia. Oczywiście kilka uncommonów pewnie będzie drogich, jak to w Mastersach, ale i tak warto. O, widzę tutaj, Paweł, pokazałeś zrzut ze swojego deku z turnieju w Kielcach. Tak, ja wtrącę się na chwilę, ponieważ jakiś miesiąc temu dostałem wiadomość od Michała, który jest również administratorem grupy MTG Limited Polska, że w Kielcach w połowie lipca będzie organizowany właśnie taki Nostalgia Cube Draft. Bardzo się zainteresowałem tematem, zwłaszcza, znaczy tym wydarzeniem, zwłaszcza, że była również opcja na zagranie Vintage Cube'a w ostatniej rundzie. No i przy okazji wizyty w Krakowie w ten sam weekend wpadłem do Kielc, żeby zagrać ten event. I teraz krótko powiem, na czym to polegało. W każdej rundzie
gracze losowali swoje jeden dodatek z historii Magica. Tam miałeś chyba ile? 69? Coś koło tego, no. Znaczy, tam to były bloki, to było 60 kilka bloków, czyli na przykład wszystkie bloki z pierwszego Mirrodinu, wszystkie sety były razem, wszystkie sety z Kamigawy były wymieszane razem, bo setów wychodzi około 115, ale my to podzieliliśmy na bloki wtedy. Tak, i tutaj na przykład w tym momencie osoby, które oglądają nas na Twitchu, na YouTubie, widzą mój gotowy deck, który był draftowany z całego bloku pierwszego Mirrodinu, czyli to był Mirrodin, Darksteel, Fifth Dawn. I polegało to na tym, że w dwie osoby dostaliśmy bardzo dużo paczek tak naprawdę, 20 jakoś. Także to było na głowę 9 paczek po 10 kart każda. I tak. Draftowało się metodą pancake. Mało jest materiału w sieci, ale na takim kanale, który potem pokażę, YouTube'owym, jest świetny instruktaż, jak tą metodą draftować. Jest to chyba najfajniejsza forma draftowania na dwie osoby. Właśnie wersja pancake'owa. Bardzo, bardzo ją polecam, dlatego ten turniej był w tej formule, żeby troszeczkę ludzi tym zarazić, żeby mogli się przekonać, że draftowanie jest możliwe już, kiedy mamy jednego kumpla, tak? Że nie trzeba zawsze zebrać 4-8 osób, bo to nie zawsze jest możliwe, tak? Szczególnie teraz, kiedy ludzie trochę się izolują, tak? Tak. To może brzmieć absurdalnie, tak samo jak lepsi gracze, tacy bardziej zawodowi, kompetytywni, zawsze będą krytykować 4 i 6 osobowe drafty, no bo przecież to nie jest taki draft, jak powinien być i nie przygotowuje cię do dużych wydarzeń. Aczkolwiek naprawdę granie drafta w dwie osoby może mieć sens i sposób, który tutaj wymyślił ktoś tam, ten cały pancake draft naleśnikowy, bardzo fajnie działa i dostajemy po tym drafcie fajne, dosyć mocne, synergiczne deki, przy czym jest też możliwość na przykład dużego hate draftowania ze względu na strukturę. Ja może udostępnię taki jakby rozkład, który każdy dostał przy turnieju, czyli taką rozpiskę, jak to przebiega. Wrzucę to na ekran. Tak. To była kartka, na którą przez dwie pierwsze rundy bardzo często spotkaliśmy. Trzeba było patrzeć. Tak. Bardzo pomocny schemat. Także możesz udostępnić w tym momencie. Już sam. No tutaj, jak widać na ekranie, złożyłem takie Blue Red Affinity. Nie grałem nigdy formatu Mirrodinu. Myślę, że Radek, ty na pewno miałeś okazję w 2003 roku. No owszem, tak, aczkolwiek to nie był format, który ja lubiłem. Wiedziałem, że pamiętam, że zacząłem drafta od Electrostatic Bolta, który jest bardzo dobrym removalem, potrafi zrobić niesamowite tempo, kiedy strzela w artefaktycznego stworka. Wiedziałem też, że muszę dosyć wysoko pikować po prostu Artifact Hate, który działał na podobnej zasadzie jak Enchantment Hate w bloku Firosa niedawno. No i też mój przeciwnik, z całym szacunkiem, nie miał chyba za dużej znajomości formatu, bo dostawałem mocne karty bezkolorowe, czyli artefakty, w paczkach, które on już wcześniej przeglądał, tak? Chociażby Skull Clamp. Tak, wiesz co, Skull Clampa chyba otworzyłem w ostatniej paczce, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Ale ci się trafił, no to zrobiła robotę w tym deku, konkretnie. Tak. Chociaż chyba nie zagrałem go ani razu. W każdym razie skończyło się to bardzo fajnym Blue Redem z wieloma artefaktami. Miałem mega fan grając tym deckiem w pierwszej rundzie. I to jest o tyle fajne, że właśnie niskim kosztem, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ty w tych swoich zestawach nie masz żadnych erek ani mythic erek. Tak. Same common i uncommony. Można sobie złożyć właśnie taki zestaw do bloku, żeby go we dwójkę grać. Także ja tutaj pokazuję teraz twój obrazek. Jak to tak, dokładnie to się instrukcja odbywa. Dla każdego gracza. Jest to troszeczkę zmodyfikowany pancake, ponieważ w oryginalnym pancake'u robi się paczki po 11 kart. Ale zmodyfikowałem go, ponieważ, tak jak mówię, na przykład z Mastersów wychodzi nam 180 kart, jeżeli bierzemy komony i uncommony po sztuce. Z takich bloków małych jak Origins czy Dominaria również, tak mniej więcej zawsze równo 181 komonów i uncommonów w sumie.
Więc gdyby kart było P11, to ciężko byłoby zagrać na dwie osoby takiego pancake'a, albo większość też bloków ma równa, bo taki cube, standardowy cube ma zawsze 360 kart, taki najbardziej typowy, więc nie zagra się też dwóch gier, jak się weźmie po 11 paczek, a jak się weźmie 9 paczek po 10 kart, to wychodzi nam 180 kart, więc jest to taka fajniejsza liczba. Jak to działa? Każdy ma 9 paczek po 10, bierze się paczkę, tak jak tutaj widać, pikuje się jedną kartę, 9 się podaje, czyli mamy 9 first pików, ponieważ jest 9 paczek na głowę, co pozwala nam składać bardzo konsystentne deki. Naprawdę, te deki wychodzą lepsze, na pewno lepsze niż w drafcie czteroosobowym, a zaryzykowałbym stwierdzeniem, że lepsze niż w drafcie sześcioosobowym. Są praktycznie tak dopieszczone jak te właśnie z draftów na pełnym podzie, ponieważ 9 first pików robi robotę i co ciekawe, jak puszczamy paczkę do przeciwnika po raz pierwszy, to dajmy mu 9 kart i on ma, i my mamy zarazem, bo się wymieniamy paczkami, second i third pick również 9 razy. Więc to sprawia, że naprawdę mamy duży wpływ na to, jak nasz deck będzie wyglądał i tu i te najważniejsze kluczowe karty jakby nie są podatne na hejt tak bardzo, ale potem zaczyna się zabawa, ponieważ po wzięciu dwóch kart na taki discard pile odrzucamy dwie. I tu jest cały geniusz pancake drafta, bo to wprowadza całą masę takich strategicznych niuansów, ponieważ raz, że rozmywa informacje u przeciwnika na temat tego, co my bierzemy, ponieważ znika więcej kart niż wzięliśmy i przeciwnik nie wie, jaki my bierzemy kolor. Bardzo często zdarzało mi się, że lądowałem z przeciwnikiem w tych samych kolorach, oboje mieliśmy solidne deki, to też jest bardzo fajne, bo tych kart na dwójkę graczy jest dwa razy więcej, bo 180. Więc tak, bierzemy dwie, odrzucamy dwie, podajemy pięć. No i z tych pięciu potem bierzemy dwie i odrzucamy trzy, bo też jest fajna sprawa, bo te trzy odrzucamy, to jest ten największy syf, szajs, dudes, których jakby nie chcemy w drafcie grać. To one są po prostu, lecą na odrzut, przez co bierzemy z takiego jednego obrotu pięć kart, które są naprawdę solidne dla nas. No i potem bierze się kolejną paczkę aż do wyczerpania i prawdę mówiąc, taki draft jest mega szybki, bo jak zna się karty, przykładowo gramy Dominarię z Commonowian Commonów, z kolegą wydraftowaliśmy w 10 minut deki, kolejne 5 minut składanie, po 15 minutach mieliśmy deki do grania. Więc jest to bardzo fajna forma, żeby popykać limited w dwie osoby, no bo tak jak wiemy i też mówiłem, no jakby nie zawsze jest skład, tak, albo czasami są składy nieparzyste i takich zawsze nie lubimy. A tutaj jest taka furtka po prostu, żeby sobie poćwiczyć granie na dwie osoby. Jest wiele innych formatów dwuosobowych, ale to jest jeszcze Winston Draft, który zaprojektował Richard Garfield, ale nie jest nawet w połowie tak dobry jak Pancake. Jest Solomon Draft, Winchester Draft, Grid Draft, jest cała masa i wszystkie przetestowałem ze znajomymi i prawdę mówiąc właśnie ten Pancake, jeżeli mielibyśmy jakiś polecać format limited dwuosobowy, to właśnie Pancake. Nawet daje więcej fanu niż Silt. Tutaj jeszcze no ode mnie obrazek, takie oczko puszczone do Radka. Na pewno, Radku, kojarzysz ten zestaw kart. I to są... No, doskonale. To są cztery karty, które stanowiły trzon mojego deku w trzeciej rundzie, kiedy draftowałem blok Odyssey razem z Judgmentem i razem z Tormentem, dobrze mówię? W każdym razie... Odyssey, tak. Odyssey, Torment, Judgment. W każdym razie właśnie to draftowanie draftów Pancake umożliwia tworzenie takich fajnych, synergicznych talii, no bo jeżeli wejdziemy już w jakieś kolory, to jeżeli ktoś dobrze czyta sygnały, nawet pomimo odrzucania tych kart, mniej więcej wiemy, co draftuje przeciwnik i jak się dobrze dogadamy, tak niewerbalnie, to oba deki będą bardzo silne i bardzo synergiczne. No tutaj widać, że miałeś silny dek, bo te cztery karty stanowiły trzon najsilniejszego archetypu w tamtejszym standardzie z bloku Odyssey. Ja pamiętam, że ja grałem tym deckiem na moich pierwszych MPK-ach, jakie w ogóle grałem w życiu. No to na pewno fajne wspomnienia. No tak, bo zrobiłem topa i to było chyba najlepsze w tym wszystkim.
No i właśnie dzięki Arrogant Wurmom i Deep Analizom, nie? To były tak mocne karty w tamtym standardzie, a tutaj widzę, że w jednym deku draftowym super. O, tutaj jest dosyć słabej jakości, ale foteczka z rundy czwartej, gdzie Michał złapał mnie razem ze Stasiem grałem. I to jest trochę już inne doświadczenie dla mnie, bo tutaj graliśmy Throne of Eldraine. No i niestety nie było tak fajnie jak przy Mirrodinie czy przy bloku Odyssei, ponieważ bądź co bądź, te nowe formaty są konstruowane trochę inaczej. Deki są w tym momencie bardzo, bardzo synergiczne. Jest bardzo mało kart, które są niegrywalne, więc wyszło to w ten sposób, że Stasiu miał tak naprawdę porno wersję Green Blackfooda, a ja miałem porno wersję UR Draw 2. Tylko że oba deki były bez erek, nie? Więc jakby tutaj trzeba sobie wyobrazić, jak wyglądałby dany archetyp, gdyby miał wszystkie karty do tego archetypu, ale bez najlepszych erek, które często uzupełniają te deki. No i to już nie było takie fajne doświadczenie, bo po prostu no, oba deki miały wszystko. I tak naprawdę tutaj było mierzenie siły dwóch archetypów przeciwko sobie. Ale dalej, no, było to coś nowego i całkiem okej. Okay. Tylko te starsze dodatki moim zdaniem draftuje się ciekawiej. Znaczy, mam wrażenie, że jakby to draftowanie, bo to jest taki naprawdę odgrzebanie formatu ze starych czasów, jak przykładowo draftuje się Mirrodina bądź Odyseję, a Eldraine tak dobrze pamiętamy, mam wrażenie, wszyscy jeszcze, że te archetypy wryły nam się w głowę, więc jakby wy wydraftowaliście swoje deki trochę w ciemno, a czy tak praktycznie zamkniętymi oczami wiedzieliście, co trzeba brać, żeby złożyć właśnie Draw 2 w twoim wypadku, i w wypadku Stasia jakby na deck na foodach, tak? Doskonale wiedział, że tylko zielony i czarny wchodzi w grę, a ciężko jest tak dobrze pamiętać te trzonowe archetypy w tych starych dodatkach. Może dlatego są bardziej zaskakujące te drafty. Tutaj chyba Radek mógłby porównać stare formaty do tych nowych, bo mi ciężko mówić. No, różnica jest ogromna. Znaczy mi się wydaje, że ostatnie formaty Limited są z drobnymi wyjątkami bardzo dobrze zdesignowane, podczas gdy te stare nie były pozbawione mankamentów. I tak jak ty powiedziałeś wcześniej, w tych nowych formatach Limited mało jest kart, które kompletnie po prostu są takim totalnym odrzutem i nigdy nimi nie zagrasz. Dokładnie, to nawet Olaf ostatnio mówił przy okazji, jak rozmawialiśmy o tym, jak wygrywać w M21, on mówił, że grał już każdą kartą oprócz tej karty, która daje 4 lub 8 życia. Że wszystko jest grywalne, nawet stworek 1-3 za 1 mana, bo jest one dropem w białym kolorze. Podczas gdy w starych dodatkach no, niektóre karty są takimi krapami, że nie możesz z tym zrobić nic. Znaczy w takich Life's Go On w korsecie jest tylko jeden, a w starych setach miałeś takich kart, nie wiem, 10. Tak. Tego rodzaju. Kamigawa cię kłania. Kamigawa, Onslaught, Odyseja też tutaj, którą już wspomnieliśmy. To są te czasy. Wcześniej było jeszcze gorzej. Słyszałem, że bo można kupić dosyć tanio, jak na stare dodatki, boxy z Fallen Empires. To jest mega toporne. Chyba najbardziej w moim odczuciu, nie wiem jak to Radek odbiera, moim zdaniem trzy najbardziej toporne sety w draftowaniu, bo przerobiłem od Revise wszystko, oczywiście w wersji wtórnej, czyli z Cuba, to byłby właśnie Fallen Empires, Homelands i Ice Age. Te trzy sety wydają mi się jakby tak naładowane kartami, które nic nie robią, a trafiają się tam karty, które robią tak dużo i ten dysbalans power levelu jest po prostu ogromny w tych setach, ale jest naprawdę bardzo dużo kart, które ma masę tekstu i jak się dokończy czytać tą kartę, to się okazuje, że ta karta prawie nic nie robi, więc no, Fallen Empires jest w czołówce ścisłej tutaj. Dlatego problem z Homelandsami i Fallen Empires jest też taki, że to były krótkie sety.
I one, jak gdyby, będąc krótkimi setami, są naładowane taką ilością niegrywalnych kart. To sprawia, że po prostu trafiasz je naprawdę super często. W Ice Age'u też było bardzo dużo niegrywalnych kart, ale jednak set był na tyle duży, że to się troszkę bardziej gubiło, chociaż też faktycznie jest nawet toporny. Nawet ogromny, nie? Ice Age jest bardzo duży. I na pewno dużo lepszy niż tamte dwa poprzednie, ale mam wrażenie, że Alliance było odrobinę bardziej równe niż Ice Age. W Ice Age'u naprawdę były bardzo mocne karty i bardzo nikłe karty, które no, nic nie. To też jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest chyba pierwszy blok w historii Magica, jeżeli się nie mylę. Ice Age blok. I on się w ogóle składał początkowo tylko z dwóch dodatków, gdzie trzeci był w planie do printu, ale z jakichś względów nie został wydrukowany. I dopiero ten Cold Stamp został wydrukowany po 15 latach od premiera Ice Age'a jako trzeci dodatek z bloku, także to jest jakaś totalnie nietypowa historia. O, to pierwszy słyszę taką ciekawostkę historii Cold Snap'a tak naprawdę. No tak, no bo Cold Snap to jest zaginiony dodatek z bloku Ice Age'a, nie? Wszystkie jak gdyby bloki miały trzy dodatki i to była żelazna reguła przez długie lata, ale jak gdyby Ice Age był tak wcześnie, że Magic dopiero się rozkręcał, z jakichś tam względów prawdopodobnie finansowych oni nie zdecydowali się wypuścić trzeciego dodatku z tego bloku i od razu przeszli do Miraża. Dosyć też ciekawym doświadczeniem było granie Time Spirala na evencie. Niestety ostatecznie na 5 rund wygrałem 3, co zapewniło mi miejsce poza ósemką, a najlepsze 4 stoliki grały w Vintage Cube, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, a najlepsze 2 stoliki, czyli 4 graczy, ale grali dwuosobowo Vintage Cube, czyli wersją Pancake. No to w ogóle byłem daleko, bo tam chyba miałem 9 miejsce, czy coś takiego. Jeszcze był taki motyw, też postaram się go szczarować. Który był takim smaczkiem wydarzenia. Były wszystkie broken karty, miałeś jakieś sprytowane power nine i tak dalej, prawda? Tak, no Vintage Cube to jest taki w 100% odwzorowany cube z tego, z MTG Online. Jakby bez zupdate'owany, ale na proxach, tak? No bo jednak umówmy się, że no, nie składa się czegoś takiego, a jak się składa, to się go trzyma w domu niestety, bo są to karty za chore pieniądze. A tutaj rzuciłem rzut z takiego programu, który zrobił kolega tuż przed turniejem, który losuje nam paczki, czyli uruchamiamy przyciskiem, a tutaj przycisk losuj. No i w zupełnie losowy sposób otrzymujemy, no, w zależności ile paczek uruchomimy w programie, dostajemy grafikę z konkretnym boosterem i nazwę i w ten sposób możemy sobie na przykład zrobić chaos drafta, gdzie każdy sobie losuje 3 paczki w ten sposób. No jest to taka rzecz, którą dopiero testowaliśmy. No i jest taki smak, żeby na jakimś dużym evencie, no i mam nadzieję, że jak będą te mistrzostwa Polski w kafe, to się uda to zaprezentować w jakiejś takiej bogatszej formie, no i będzie dużo dobrej. Na pewno to była taka ciekawsza pod względem wizualnym i też jakiegoś budowania emocji forma na losowanie tych dodatków niż rzucanie kostką czy po prostu odpalenie generatora liczb losowych. Tylko że nie można było wylosować Vintage Cube, a Vintage Cube był, jak się okazuje, dla 4 najlepszych osób. I o tym Vintage Cube teraz byśmy chcieli porozmawiać. Przygotowaliśmy z Radkiem kilka screenshotów z deków, które my często składamy w Vintage Cube, ponieważ Vintage Cube w tym momencie jest już trzeci tydzień dostępny na Magicu Online i będzie dostępny jeszcze przez kolejne 7 dni, więc jeżeli to słuchacie, macie dalej możliwość odpalenia Magica Online i zagrania, czy to w lidze, w której możecie trafić na przeciwników z różnych podów, czy to właśnie w podzie, w 8-osobowym gronie Vintage Cube'a. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy już, na czym polega Cube. Tak dla podsumowania, jest to 540 kart, można powiedzieć, najmocniejszych w historii Magica. Na pewno są tam najmocniejsze karty, takie jak Power Nine, takie jak najmocniejsi Planeswalkerzy, dużo kart spanowanych w różnych formatach, jak na przykład combo Twin Exarch. Mamy potężne
equipmenty, takie jak Skullclamp, który również jest tam gdzieś pobanowany. Dużo kart, które pochodzą z formatu vintage, stąd też ta nazwa, ale też dużo kart z nowszych dodatków, jak na przykład współcześni Planeswalkerzy, czy współczesne stworki, i Wizardzi robią w ten sposób tego Cube'a, że wraz z releasem każdego dodatku, albo dosyć często, kilka razy w roku, kiedy Cube się pojawia, niektóre karty są wypierane i zastępowane nowymi kartami, i tak na przykład teraz z najnowszym, gdy ten Cube się pojawił na Magico Online, dostaliśmy Elder Gargarotha, czyli tego zielonego stworka z M21, to jest Mythic. I zostały tam usunięte jakieś karty, na przykład do Monoreda, jakieś pojedyncze. Jackal Pup na szczęście wypadł, bo był naprawdę straszny w tej puli kart. Wszedł na niego ten 1-2 prowess mage. Ja już miałem okazję grać Gargarotem i powiem wam, że bardzo dobrze się sprawdza z Recurring Nightmarą. No, tylko nie robi nic na ETB, nie? Ale daje tokeny do Nightmara. Daje tokeny do Nightmara, tak. To jest dobre, to prawda. Radek, czy ty masz przygotowane te swoje screenshoty? Czy muszę je... Nie mam przygotowanych. Dobra, to ja w takim razie... Mamy je w konwersacji z tobą, mogę je szybko odgrzebać. Spoko, ja pokażę moje, ty możesz powiedzieć o swoich doświadczeniach i w tym momencie dociągnę. Okej. Te twoje. W razie czego będę miał do pokazania trzy deki właśnie na papierze, wydraftowane. Oczywiście graliśmy na proxach, bo w kieleckim LGS-ie od miesiąca staramy się co tydzień we wtorki grać Vintage Cube'a. Zazwyczaj udaje się zebrać pot i teraz od 3 tygodni jest taka mała tradycja, że na kieleckiej grupie MTG osoba, która wygrała Vintage Cube'a, wrzuca screenshota deku, znaczy zdjęcie deku, i opisuje swoje mecze i to, jak, czym się kierowała, składając dek. No i akurat z 3 ostatnich turniejów mam te zwycięskie deki, to potem mogę pokazać. Jak nam starczy czasu, to jasne. Zacząłem tutaj od screenshota, na którym mam reanimatora. Osobiście nie lubię tego archetypu. Nie wiem jak wy. To jest mój ulubiony archetyp w tym formacie. No to nieźle. Dla mnie to jest taki glass cannon po prostu. Że jest bardzo taki draw dependent. To zależy jak go złożysz chyba. Możliwe. Ale jak gdyby dobrze złożony reanimator powinien zrealizować ten swój strzał w drugiej turze. I ten strzał powinien być tak potężny, że po prostu gra powinna się skończyć. Tutaj akurat na moim screenshocie widać Ajonę w Graveyardzie, która zaraz trafi na stół. I dla deku to jest właśnie ten strzał, o którym mówisz. Tak. Dla deku pod tytułem Mono Green Rampa gra się kończy w tym momencie. To prawda. Znaczy, w ogóle tak, to może powiem w ten sposób, ponieważ ja jestem wielkim fanem reanimatora, to powiem, jakie karty są najważniejsze dla tego deku, żeby ten dek był funkcjonalny i był dobry. Więc podstawą są spele, które reanimują. Im tańsze, tym lepsze. W związku z tym najlepsze są Reanimate, Animate Dead i Exhum, natomiast Exhum jest taki mocno, mocno warunkowy. Do tego potrzebują sposobów, żeby wkładać te nasze duże kreatury do grobu. I tutaj najlepsze są Entomby i Bazar of Baghdad. No i do tego potrzebujemy duże kreatury. I to jest dosyć ważna rzecz, bo nie każda duża kreatura jest dobra do tego deku. Tak jak na przykład ty masz na screenshocie Sfinksa, ja uważam, że ten Sfinks jest taką ostatecznością. To znaczy grasz nim tylko wtedy, kiedy nie masz innych dużych bydlaków. A że najważniejsze bydlaki do tego deku to jest Grizzlebrand i Woodfall Primus. Woodfall Primus jest niezwykle ważny, bo on bardzo często niszczy ląda, zostawiając przeciwnika na pustym bordzie z typem 6-6, jeszcze z Persistem. No i to jest taki duży skrót. Do tego dobieramy jak najwięcej tutorów i dek powinien działać. No i Primus jest po prostu rewelacyjny z Recurring Nightmarem. Tak, tak. No warto też mieć jednego dużego stwora, który w jakiś sposób
afektuje board przeciwnika. I tutaj może to być Masakra Worm, może być to Atarka, Dragon Lord, cokolwiek, może być Sheldrot. Nie musi być w kolorach, prawda? Tak jak. Nie, nie, kompletnie. To jest właśnie lista od ciebie. Znaczy, to nie jest jak gdyby nawet deck, który ja zdraftowałem, bo ja sobie nie zapisuję Vintage Mastersów, po prostu szukałem od ludzi z Twittera deki, które są podobne do tego, co ja składam i co ja wrzucam. No i w tym deku jest ok, bo jest dużo sposobów, jak gdyby dużo tanich kart, które robią to, co chcemy, czyli sposobów na wkładanie kreatur do grobu i reanimacji. Słabością akurat tej listy jest to, że te stwory, które chcemy reanimować, są dosyć kiepskie. Albo inaczej, możemy mieć lepsze. Czyli jak gdyby wkładanie tego Sfinksa artefaktycznego czy Masakra Urma to nie jest najlepsze, co możemy zrobić. Nie? To jest minus tego deku, natomiast jeśli chodzi o reanimację i discard, tudzież zapełnienie grobu, ten dek jest super. Tak, i tutaj też no, akurat w tej dekliście to, co widzimy w tym momencie na ekranie, w slocie, zero dropów tak naprawdę, dwa moksy, no ktoś miał mega, mega farta, bo już deki z jednym moksem są bardzo mocne. Możliwość zagrywania dwóma nowych speli w pierwszej turze, trzyma nowych w drugiej i tak dalej, jest po prostu czymś, co często przesądza o losie gier. Znaczy, ten dek ma możliwość niesamowitego openingu, bo może pójść od Swampa, Jetta, Entomb, Reanimate i w pierwszej turze mieć po prostu bydlaka, ale to jest rzadkość. Z reguły to jest druga tura. Gdyby te bydlaki były tutaj trochę lepsze, no to jest po prostu GG, tak? Jak wrzucasz taką właśnie Ajonę, cokolwiek tak naprawdę. Aczkolwiek dalej Grave Titan na przykład w pierwszej turze, no graj z czymś takim, tak? Tak, jest bardzo dobry Grave Titan również. To nawet jak przeciwnik rzuci w drugiej turze balans, to już przyjął na klatę 10 obrażeń. Mhm. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy od ciebie? To są artefakty, po prostu. Myślałem, że to mój deck, a to jest Mono Brown. I tutaj wcześniej przed wdzwonieniem się, znaczy przed odpaleniem naszej transmisji rozmawialiśmy o tym, jak trudno czasami przeciwnika przewinąć Mindslaverem. Znaczy, generalnie artefakty są albo niebieskie, albo niebiesko-czerwone. I moim zdaniem powinny próbować również robić unfair rzeczy, podobnie jak reanimator. Czyli jak gdyby kartą, którą bardzo pożądamy zawsze jest Tinker, tutaj widoczny na screenie. No i z Tinkera chcemy wyciągnąć coś dużego. Ten deck wyciąga akurat Mindslavera, ale warto mieć więcej celów, warto mieć na przykład Sundering Tytana, warto mieć gościa, który tworzy 4 myry za 7 many. Jest chyba Myr Battle Sphere, tak? Jeżeli tak, się nie mylę. Będzie przedrukowana teraz w Double Masters, widziałem. I Tytan też zresztą. Swoją drogą te Mastersy to jest taki fajny układ w stronę ludzi, którzy składają cuby, bo tam naprawdę jest dużo kart, które się znajdują w cubie, co jest fajne. Sam już niejednokrotnie myślałem o tym, żeby zabezpieczyć swoją emeryturę składając cuba, ale to może kiedyś. Na foliach. No, jeszcze jak. No, jest szansa, żeby ci się udało. Mamy znajomego w Szczecinie, który kupił sobie wszystkie karty do Legacy jakieś 15 lat temu. No i to była super inwestycja i wydaje mi się, że inwestowanie w takie karty vintage'owo-kubowe w Magicu jest bardzo fajne. Teraz się trochę odejdziemy od tematu, ale teraz trochę się boję, bo zastanawiam się przyszłość papierowego Magica i tego, wiesz, jak pandemia COVID, jak wpłynie właśnie na takie rodzaje rozrywki. Tak naprawdę, bo to nie tylko Magic, ale chyba wszystkie takie turniejowe gry, nie tylko karcie. Nic nie wiadomo na dobrą sprawę w tej chwili. No właśnie, teraz raczej ja jestem w pozycji, że wyprzedaję swoje papierowe karty i zostawiam sobie tylko deck do Moderna i tyle. Okej, okay. Odpłynęliśmy, właściwie ja odpłynąłem. Tutaj jest screenshot, na którym w pierwszej turze znany streamer Numot Denami zabija przeciwnika, zagrywając 11 kopii Tendrils of Agony w deku, który nazywa się Storm.
Możecie kojarzyć ten deck z Moderna, tam mamy Gift Storm, ale ten deck przypomina bardziej deki z Legacy chyba i Vintage, tak? Tam mamy legalne, takie prawdziwe stormowe wincony, czyli Tendrils of Agony. Deck ma takie proste działanie, rzucamy dużo rytuałów, rzucamy dużo artefaktów, które kosztują 0 mana, mamy legalny, znaczy mamy dostępny do wydraftowania LED, czyli Lion's Eye Diamond. No i kiedy uzbieramy Storma 10, jeżeli przeciwnik ma 20 życia, a my mamy odpowiednio dużo many, rzucamy ten Drillsy. Drugim winconem jest tutaj Brain Freeze, który mieli karty stali przeciwnika do grobu, tylko że wtedy możemy łatwo przegrać, znaczy nie uda nam się wygrać, jeżeli przeciwnik ma Eldrazi Tytana w deku lub jeżeli ma Progenitus, sam się wtasowuje, tylko on, prawda? Ale Emrakul i bodajże Ulamo wtasowują cały graveyard do biblioteki. Tak, tak, tak. No, te stare Tytany, jak właśnie Emrakul, Ulamok i Kozilek wtasują cały grób. Jeżeli przeciwnik ma Tytana w deku, to nie wygramy. Tendrilsy są pewniejsze, bo zabijają. To warto też dodać, że w tym formacie to się dosyć często zdarza, że przeciwnik ma dużego Eldraziego, który wtasowuje, bo to są właśnie takie karty, które dużo deków pożąda i opiera o nich deck building. Więc ten monogreeny. Monogreeny, wszystkie sneak and showy. Także wydaje mi się, że Brain Freeze jest mocno ryzykowny. Nawet jeżeli gramy Golosem w deku, czy tak jak na screenshocie, który pokazywaliśmy wcześniej, tam zdaje się, że Kozilek w Monobraunie, który też potrafi dużo many wygenerować za pomocą na przykład Tularian Academy i wszystkich ramp artefaktów, więc faktycznie tych Tytanów jest sporo. Brain Freeze jest taki dosyć niebezpieczny, chyba że jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przez posiadanie Memory Jara w stole. Wtedy czekamy, aż kolejne kopie Brain Freeze'a zrezolwują w ten sposób, że przeciwnik będzie miał mniej niż 7 kart w bibliotece i odpalamy Memory Jara. Też mi się to kiedyś zdarzyło. Takie wtedy jest trzymanie kciuków. Dobra, żeby teraz wtasował się w dobrym momencie, jak już tych kart nie będzie. To jest takie bardzo losowe rozwiązanie, wydaje mi się. Z drugiej strony Brain Freeze najłatwiej pozwala się skręcić, no bo to jest tylko 2 many. Przy Tendrilsach, które kosztują 2 czarnej, a łatwo jest się kręcić z niebieskim, no to jest więcej rzeczy, które po prostu można zrobić dużo castów. A też bardzo fajną rzeczą, którą ostatnio mi się udało zrobić na Vintage Cube, to rzucenie we własnego Tendrilsa Remanda, który cofnął mi ten Drillsa na rękę, weszło powiedzmy 8 kopii na stack, kopii, potem zmieniłem manę na jeszcze jednego ten Drillsa, no i to już było 9 kolejnych kopii. No to było 30 parę damage'a. No to remand, czy własny remand własnego Brain Freeze'a, bo ten Drillsa jest super, po prostu, bardzo ładnie to kręci. To okej, okay, to jest spoko, aczkolwiek ja uważam, że Storm nie potrzebuje interakcji tak naprawdę i ten remand, to gram kartami typu Remand albo Dures, Focis, Kozilek, jeżeli nie uda mi się uskładać 23 kart takich stricte stormowych. Bardzo fajne deki są te deki na pole, trochę podobne do reanimatorów, bo reanimatory mam wrażenie, że lubią Grixis, natomiast deki, które też lubią duże świnki, czyli deki polegające na oszukiwaniu, znowuż bardziej idą w Temur. No i teraz dostały lukę te deki. Ale te deki, no, mam wrażenie, że są najzabawniejsze, ale trudne w ujarzmieniu, czyli te deki, które polegają na Out of Druids, deki, które polegają na Channelu, a na właśnie na Sneak Attack, no to są, albo Show and Tell, to są takie właśnie deki, które no, nie bawią się grobem, tylko po prostu chcą wrzucić coś albo z biblioteki, albo z ręki. To no właśnie Luka to jest taki kolejny Oath tak naprawdę, takie ja uczucie. No. Out of Druids. No jest bardzo fajny do tego Cuba, no. Bardzo się wpasował właśnie do tego temurowego archetypu oszukiwania, bo mam wrażenie, że te kolory najbardziej to lubią. Jednocześnie jest przykładem
kolejnej karty z nowego dodatku relatywnie, która została dodana do Cube'a. A teraz na screenshocie widzimy na przykład Vivien Monsters Advocate, która też jest z Ikori. No tak, ale jak gdyby ta Vivien jest absolutnie zastępowalna, bo w ogóle te mono green rampy są bardzo fajne, ale w nich najważniejsze jest to, żeby mieć jak najwięcej rampy za jedną manę, w drugiej kolejności jak najwięcej rampy za dwie many, a potem dogrywać jakieś zagrożenia, które kosztują 5 many w trzeciej turze. I czy to będzie Vivien Monsters Advocate, czy to będzie właśnie Vivien Reed, czy jakikolwiek inny Planeswalker za 4-5 many, to nie ma większego znaczenia, bo one i tak są w stole na tyle szybko, że powinny wypracować ogromną przewagę. Ale według mnie to jest w ogóle plan B tego deku. Bo planem A każdego zielonego takiego deku powinno być w jakiś sposób zlokowanie gry bardzo szybko. Czyli tak jak tutaj mamy Chanel, super, ale nie mamy bezkolorowego zagrożenia, które z tego Chanela możemy zagrać. O, wiesz co, ja tutaj widzę Green Sun Zenith. Ale nie będziesz miał zielonej many wtedy, chyba że masz elfa w pierwszej turze. No, znaczy to trzeba mieć trzy zielone, nie? Tak. Ale bo drugim kombem, które ja bardzo lubię tych zielonych deków, jest właśnie tutaj widoczna opozycja. Bo zawsze mamy dużo stworków i bardzo często zdarza nam się łatwo złapać któregoś z hermitów, bo są dwa hermity za 5 many i lokujemy przeciwnikowi bardzo szybko możliwość zagrywania czegokolwiek. Ha, ja się ostatnio dowiedziałem w ogóle, że jest taka interakcja z Winter Orbem, że jak Winter Orba tapniesz, to możesz w ogóle loknąć przeciwnika, a siebie nie. Stare combo. Tak, i to kiedyś się robiło Icy Manipulatorem, a teraz można go spokojnie wsadzić do deku z opozycją i wtedy nie polegamy tak bardzo na tym, że mamy dużo stworów, bo i tak będziemy, tak przeciwnik nie będzie odtapował lądów, będzie odtapował jeden naturę. Jeszcze z niebieskich kart, które się pojawiają, to oprócz całego pakietu typu Krazis, Uro, Oko, które występują tutaj w całym składzie, zanim tam na przykład Oko został zbanowany w Modernie, to w Vintage dalej można grać tymi trzema kartami, ale jest jeszcze karta pod tytułem Upheaval. Bardzo ważna karta. Którą monogreeny splaszujące niebieski również mogą bardzo przeginać. Cofnęcie wszystkiego na rękę, tak? Tak. No to świetnie gra z Fast Bondem, czyli enchantmentem za jeden zielonej many, który pozwala dogrywać landę z ręki za jedno życie, bez limitu. To się pozwala odbudować w sekundzie, a przeciwnik płacze, ale też triki z Armagedonem są fajne w monowhite'ach, kiedy szybko się wystawiamy i zamykamy grę rzucając Armagedon w czwartej albo w piątej, bo przeciwnik nie jest w stanie, bo ludzie lubią tutaj robić takie deki bardzo chciwe na drogie karty. No i pod warunkiem, że nie ma boardu, ale faktycznie Armagedon jest takim efektem, którego nie spotykamy w Constructed i granie nim w Limited daje fajne różne patterny, game patterny, które rzadko się spotyka współcześnie. Ja się pozwolę tutaj nie zgodzić. Ja na przykład uważam, że Vintage Cube Armageddon nie jest dobrą kartą, a wynika to z tego, że wszyscy gracze mają dostęp do manodajnych artefaktów i nie tylko moxów, ale też sygnetów, jest ich naprawdę sporo, soul ringów, monolitów i tak dalej. I grając Armagedonem mamy bardzo dużo takich gier, w których po prostu nie opłaca nam się rzucać, bo przeciwnik ma artefakty. No i tyle. I zawsze będzie miał manę, a my skasujemy porówno lądów i stracimy kartę. No wtedy jest w plecy dla nas, to prawda. I nie chcemy mieć takich sytuacji, w których mamy kartę, która jest dobra czasami tylko, a czasami jest bardzo zła. To też jest powód, dla którego na przykład takie karty jak Dark Faden są bardzo mocne. Tak. Oraz wszelki artefaktyczny removal na artefakty, który robi jakieś 2-1, jak Reclamation Sage czy jak MBRF Shieldbreaker. Tak, no tutaj gra się dużo łatwiej znaleźć cel dla tych kart niż w normalnym drafcie. Dużo łatwiej. I w ogóle zabawne jest to ten pick order tutaj, ponieważ jak znamy taki, powiedzmy, wzór draftowania w normalnym drafcie, czyli Bread,
czyli Bombs, Removal, Evasion, Aggression, Dudes, no to jakby przy Vintage Cube to nie działa, bo no, bomb, że tak powiem, krąży bez liku. Tak, otwierasz paskę, gdzie każda karta jest bombą. Tak, Removal, no jeden za jeden, no to powiedzmy nie jest najbardziej wymarzony pierwszy pick i okazuje się, że gracze właśnie Cube'owi wymyślili taki inny skrót Focus. Dokładnie nie pamiętam, co wszystkie rzeczy znaczyły, ale pierwsza litera F to był fixing. I najpierw łykają fixing właśnie ci gracze, starzy gracze Cube'owi, którzy na MTG ocisną. A potem chyba cheat to było C, czyli oszukiwanie. No i tutaj mamy wszystkie karty od Channela i tego typu. Czyli tak czytałem. Jest to dosyć ciekawe. Jak jest według was najlepszy first pick? Bo tutaj akurat widzimy na ekranie taką paczkę, którą podesłał Radek, gdzie jest i Black Lotus, i Mox Emerald, Mox Ruby, Mox Sapphire, oprócz tego wiadomo jakieś tam Planeswalkery, mocne stwory, no ale to co tutaj się rzuca w oczy, to właśnie 3 Mox i Black Lotus. A jaki jest waszym zdaniem najlepszy pick w Vintage Cube? Mana Kryptę, moim zdaniem. Tutaj rozważamy też te wszystkie Seek Mrodajne artefakty. Tak. No wiadomo, że raczej coś z Power 9 plus te okolice, tak? Tylko, że moim zdaniem ciężko wybierać, no bo one wszystkie są tak na maksa zgięte, że po prostu jak je widzimy, to bierzemy. Bo sytuacja taka jak tutaj, że mamy wybór między czterema, no to... No czterema nie, ale... Nie zdarza się. No. Zdarza się wybierać między dwoma. Mhm. No to powiem ci tak, jakbym miał wybór między... Mox Emeraldem, a na przykład Sol Ringiem, to bym miał duży zgryz, ale jakbym miał brać wybór między Mox Szafirem a Sol Ringiem, no to już byłbym Szafira. O, niebieski tak. Mox jest najbardziej precious. Tak mi ciekawe. Się wydaje. Ja jestem cały czas w obozie Sol Ring, zawsze. Okej. Okay. A Sol Ring czy Mana Krypta? Sol Ring. Ja zdecydowanie Sol Ring. Mniej bolesny. Ponieważ nie każdy deck jest w stanie szybko wygrać i ta Mana Krypta czasami po prostu strzela rykoszetem w ciebie. No Lotus ewidentnie no, daje radę no, poza stormami, no, w takich naprawdę turbo agro deckach. No Lotus jest wtedy no, złoto w tym archetypie, ponieważ pozwala się błyskawicznie zrampić i rzucić coś za cztery w pierwszej turze. A to już często jest dla przeciwnika naprawdę zmorą. No wystawienie Planeswalkera w pierwszej turze jest po prostu bardzo dobre. Bo to z reguły o tym mowa, że chcemy wystawić Planeswalkera z Lotusa. Co miało też miejsce na Nostalgia Cube w Kielcach ostatnio, gdzie przeciwnik rzucił Kofa w pierwszej z Black Lotusa. Już jest super. No i gra oczywiście się skończyła wygraną gracza Monoreda z Black Lotusem. Jeszcze na koniec tylko pokażę tutaj jednego screenshota od siebie. To jest gracz, który się nazywa, może być znany niektórym, nazywa się Marcio Carvalho, znany na Magic Online jako Kabol. I udało mi się tutaj złożyć deka artefaktycznego, który zabijał tak jak Tinker, mimo że nie miał Tinkera, ponieważ dzięki Lightning Griffsom i Metalworkerowi mogłem generować bardzo dużą ilość many. Akurat w sytuacji, którą widać na screenshocie, pozwoliło to zagrać Kuldofa Forge Mastera, na którego zostały przepięte Lightning Griffsy. Poświęciłem właśnie Forge Mastera i artefakty, które mana Rocky. Wyszukałem Blightsteel Colossusa, przepiąłem Griffsy na Blightsteel Colossusa, zaatakowałem za 11 z infektem w drugiej turze. I to jest właśnie to, za co kocham Vintage Cube. Takie. Ja mam jedno takie pytanie, czemu na screenie nie ma chatboxa? No bo Marcio nic mi nie napisał na ten temat, po prostu poddał się i się skończyła nasz mecz. Chociaż, nie, sorry, to wygląda mi na pierwszą gierkę. W każdym razie, no nie było tam nic ciekawego. Czasami zdarza się, że przeciwnicy rzucają mięsem na czacie, ale tutaj no, Carvalho był bardzo kulturalny, nie napisał nic. I za to kocham Vintage Cube'a właśnie, za takie akcje.
i za to, że każdy deck jest inny. Nie draftujemy ciągle tych samych archetypów, dążąc do doskonałości, tylko można sobie pozwolić na dużo niuansów. A to ja może zrobię tak, korzystając jeszcze z okazji, a jeżeli ktoś chciałby się pobawić właśnie we własnym zakresie, w gronie znajomych w Cuba, taką wersję bardzo budżetową, to mogę potem wrzucić w komentarz do tego naszego podcastu na Facebooku link do listy kart do Cuba, który zaprojektowałem w zeszłym roku. Tam na tego Cuba składają się tylko komony i uncomony z poprzedniego standardu 2019. No i teraz powoli robię podobnego, tylko z kart ze standardu 2020, czyli tego przedrotacyjnego, który ma najwięcej dodatków. Jako że to są komony i uncomony, to koszt takiego Cuba to jest, podejrzewam, 30 zł z landami. No nie, no dobra, plus koszulki wyniosą najwięcej, bo trzeba mieć koszulki do takiej zabawy. I jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby sobie po prostu tak naprawdę chillowo zacząć, bez inwestycji, no to to są takie fajne cuby, które naprawdę mają bardzo mało kart bezużytecznych. Deki wychodzą całkiem powerne, ponieważ większość kart to uncommony jednak, które są payoffami bardzo często, a jest ich bardzo dużo, a więc no, taką propozycję tutaj od siebie jeszcze wrzucę. Jasne, jasne. Tak, żeby podsumować, myślę, że pokazaliśmy dzisiaj, że Limited w Magicu to nie jest tylko draft i sealed najnowszego dodatku lub dodatków, które ukazały się przez ostatnie kilka miesięcy, ale także właśnie cuby, i Vintage Cube, i Legacy Cube, i takie inicjatywy jak Nostalgia Cube. Naprawdę można bawić się grając Limited na różne sposoby, do czego zachęcamy. I z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No dziękuję za zaproszenie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć. Słyszymy się za 2 tygodnie.